Gartyka. Relik wykończy mnie raczej prędzej niż później. To chyba już. Popełniłam tyle błędów. Zrobiłam straszne rzeczy. Podobno jesteś teraz agentką. Radź sobie. Kiedy bawisz się w gry dla dorosłych, ponosisz dorosłe konsekwencje. To co byś zrobił na moim miejscu? Ci ludzie siedzą w tym od dawna. Nie daj się ograć w nich. Cześć, siemanko. Dziś kolejny odcinek i kolejne wyzwania przed nami. Idziemy w tym momencie do Dogtown. Tam będą zadania wykonywane. Jak widzicie, troszeczkę mi się obraz chwieje. A to za sprawą troszeczkę mocnych środków, które spożył V. Ale w sumie całkiem nieźle się trzyma. Okej, dobra. Jakieś baseny puste. Byłem jakiś burdel troszeczkę taki, nieład. Nie wiem co tu się wydarzyło. Dobra. Możemy sobie zeskoczyć. Żeby sobie przejść na... O! Ale goście rozpalają sobie ognisko. Dobra, tu się da jakoś zeskoczyć. No kurde, może być ciężko. Idźmy dalej. Dobra, mam nadzieję, że się nie zabije. Kurde, moć. W sumie nie jest źle, ale... Okej. Jakim nawszczepionym skurwysynem trzeba być, żeby przeżyć tam już jeden dzień? Ja tu w ogóle gdzieś wyjdę, czy nie wyjdę? Stąd? Nie, tutaj nie ma wyjścia, na pewno. Większej bzdury dawno nie słyszałam. Bo ty wiesz lepiej, tak? Okej. No dobra. Chyba jesteśmy na dobrej drodze. Zdaje mi się. Dobra. With Blue. Aha. No i tu już jest nasze przejście praktycznie. Mam nadzieję, że się przejdzie tam normalnie. Żadnych ale nie będą mieli co do mojej osoby. A... Dobra, tędy. No nie, zaraz, nie tędy, nie ta strona. Chyba ta strona. Tak? Czy tu nawet wręcz? O, dokładnie. Okej, super. Dobra, i tu mamy 175 metrów. Spoko. Jest tu coś tutaj? Na samym wejściu. Trudniej tu wjechać niż do Night City.
No, to akurat prawda. City jest takim luźnym miastem i można wjechać bez żadnego ale praktycznie. No, tu jest trochę większe, co kontrole. Czekajcie. Tu gdzieś na dole, tak? Ale niby gdzie to ma być? Klinika, zaraz moment. Tutaj chyba gdzieś. Aha. Zrzut był. I to jest tu. 35 metrów. Jesteś Farida? To ja i mam zamknięte. A, tu jest komunikat. Jestem V. Nic mi to nie mówi. Słuchaj, V. Nie przyjmuję teraz klientów. Przysyłają mnie Alex i Reed. Nie znam ich. Kuźwa, no. Podobno zbierasz pamiątki z czasów wojny unifikacyjnej. Wiesz, do czego służą procedury? Żeby się ich, kurwa, trzymać. W zasadzie tak. Wi, dobrze cię widzieć. O, jest Narida, cholera jasna. No, oszustka jedna. O, czekałeś na mnie? Sprawy zmieniają się dynamicznie. Musimy porozmawiać. Chodzi o Somi. Myślałem o tym wszystkim i próbowałem postawić się w jej sytuacji. Chciałem zrozumieć, co czuje i dlaczego postanowiła zdradzić. Próbujesz ją zrozumieć? Czy szukasz czegoś, co pozwoli ci ją złapać? Uratować. Ona jest w potrzasku, ale nie tu i teraz. Ona musi czuć się w potrzasku od miesięcy, albo i od lat. To zasługa Myers. Ona nie potrafi przegrywać, a Songbird i Blackwell miały jej gwarantować przewagę. Teraz Somi nie ufa nikomu. No, może trochę tobie. Myślisz, że to tobie powinna zaufać, a nie mnie? Nie mam pretensji do niej. Raczej do siebie. A co ty takiego mogłeś zrobić? Coś mogłem, na pewno. Ale nie zrobiłem nic. Tylko pozwoliłem się skazać na jakieś, kurwa, wygnanie do Night City. Songbird wie, co ją czeka. Zostanie postawiona przed sądem. Skończy w więzieniu. Wie, najważniejsze jest, żeby uratować jej życie. Myers potrzebuje jej żywej, ale przecież nie daruje jej próby zamachu. Myers może jej nie daruje. Ja... A to już inna sprawa. Co próbujesz mi wmówić, Reed? Nic. Za to chcecie do czegoś przekonać. No dobrze. To jak już odbijemy ją od Hansena, co dalej? Pojedziemy w bezpieczne miejsce i wtedy zadam jej kilka pytań. Jeżeli usłyszę takie odpowiedzi, jakich się spodziewam, to osobiście pomogę jej zniknąć. Nikt jej nie znajdzie. Nawet Myers. Chcesz jej tylko zadać kilka pytań? Chcę ją zrozumieć. I spodziewam się, co mi powie.
System ją zniszczył i prawie przypłaciła to życiem, tak jak ja. Dla mnie już jest za późno, ale jej jeszcze można pomóc. Kurde. Powiedzmy, że ci wierzę. Co w takim razie planujesz? Mam kontakty w Europie. Znajdziemy najlepszą klinikę i tam was poskładają, kiedy dostaniemy już to wasze lekarstwo. Ale najpierw muszę pomóc Songbird, a obawiam się, że ona nie wie, co robi. Nie ufasz jej? Nie ufam technologiom za Blackwalla, ani paranoi. Obawiam się, że obydwie te rzeczy mogą tutaj mieć znaczenie. Ona ma jakiś plan, który ukrywa. Jestem tego pewien. Przekaz jest jasny, Reed. Jaki jest twój pomysł na to? Mam coś dla ciebie. Przygotowali to dla mnie w Waszyngtonie. Lodołamacz. Pocisk dużego kalibru przeciwko netranerom. Kiedy go użyjesz, Somi straci przytomność w przeciągu minuty. Nie możemy ryzykować. Kiedy się obudzi, będzie już w domu. Jesteś pewny, że to zadziała? Jakiś program przeciwko netranerce wagi ciężkiej? Z tego, co mi powiedziano, ten program będzie przewidywać jej ruchy, zanim je wykona. Nie zdążysz odciąć jednej ścieżki, a już ma następną. To pocisk nakierowany na cel, który omija przeszkody. Może się zorientować. To nie jest pierwsza lepsza netranerka. Ten tech to agresywna metaheurystyka przygotowana przez armię ludzi. Nawet jak się zorientuje, nie poradzi sobie. Nikt by sobie nie poradził samodzielnie. Kurde, jakie technologie. Okej. Jak dokładnie mam tego użyć? Aktywuj go, kiedy będziecie razem podpięci do tej matrycy neuralnej. Wtedy Somi będzie odsłonięta. Ach, musiałem do niego podejść aż tak? To się źle skończy. Wcale nie musi. Nie wiem, Reed. Nawet jak ją złapiesz, nic nie będzie takie, jak oczekujesz. Na pewnym etapie chyba już niczego nie oczekujesz. Na razie ważne, żeby zdobyć to wasze lekarstwo. Potem będzie czas, żeby rozmawiać. No, na mnie już czas. Zostawiam cię w rękach Faridy. Zadzwoń do mnie, kiedy skończycie. Im szybciej zaczniemy, tym szybciej skończymy. Muszę się jakoś przygotować? Czy coś? W sensie, chcesz, żebym cię podtrzymała za rękę? Nie, nie musisz. Siadaj na fotel. Siadaj na fotel. Podam ci anestetyk. Odpręż się, zaraz będziesz odpływać. Wszczep do zmiany tożsamości to nie jest jakaś bardzo skomplikowana operacja. Dlaczego prowadzisz warsztat akurat w Dogtown? Tutaj jest niski czynsz. A prąd kradnę na dziko. Ha. Nie wiem teraz, czy żartujesz? Nie żartuję. Spróbuj założyć interes w Night City i pogadamy po miesiącu, ile zarobiłeś. No. Aha. Zaczyna działać. I odpłynęliśmy. Oj, oj. Jeszcze nas tnie?
czy ona skórę zwija? O, maska. Ciekawe. Ile widzisz palców? Kurwa mać. Dobrze cię widzieć w formie. O, czegoś ode mnie chcesz. Pogadać. A z braku kogoś lepszego i ty się nadasz. No, to powiedz mi, jak się czujesz w roli zdrajcy? Zdrajcy? Robię, co muszę, żeby przetrwać. Chyba to rozumiesz. Kurwa, oni też tak sobie mówią, tylko używają innych słów. To taka branża, to taka praca, inaczej się nie da. Pierdolenie. Właśnie dlatego uciekłem z woja. A tak poważnie, jesteś w strasznie chujowej sytuacji. Trzymasz pistolet. Musisz go teraz przyłożyć komuś do głowy. Mistrz szpiegów i agentka zerwana ze smyczy. Jak u Szekspira. Co, sugerujesz, że któryś z nich mnie oszukuje? Nie, obydwoje mówią prawdę. To znaczy, może nie mówią ci, jak chcą to osiągnąć, ale motywacje mają czyste. Ona musi przeżyć, ale jest jak chodząca bomba atomowa. W dodatku taka, która ciągle popełnia błędy i nie wiadomo, kiedy wybuchnie. A on... Skurwysyn jest taki jak ja. Gdybym nie spierdolił zwoja, to najpewniej stałbym się nim. Zginie za swoje posrane zasady. Taka tragedia, Vi. Ktoś musi paść ofiarą dobrych intencji drugiej strony. Pamiętaj o tym, kiedy będziesz stać nad pierdoloną matrycą neuralną. To co byś zrobił na moim miejscu? Reed czy Songbird? Jestem na twoim miejscu, Vi. Twoje wybory to też moje życie. Tylko chuja mogę zrobić. I nie wiem, Vi. Kurwa mać. Nie wiem. Szczerze i bez pierdolenia. Skończyłam. Wszczep morfujący działa od razu. Potrzebuję tylko imprintu behawioralnego. Słuchaj, zrób mi przysługę i nie mów, do czego jest ci to potrzebne. Jak będę czegoś potrzebować, wpadnę do ciebie. Oczywiście. Jeżeli będę mieć otwarte. Się obawiam, że to chyba będzie zaraz zadanie, które będzie polegało na tym, żeby wybrać pomiędzy jedną a drugą stroną. Zadzwoń do Rida. Okej. Kryzys tożsamości. Patrz. Reed. Hej. Jestem po operacji. Vi. Mam nadzieję, że Farida była delikatna i czujesz się dobrze. Czas zająć się netrunnerami. Niestety, straciliśmy dostęp do systemu Haron Exotics. Musieli nas wykryć. Czyli co? Zgubiliśmy cele? Niekoniecznie. Wiemy, że byli w centrum i kierują się w naszą stronę. Znajdź punkt obserwacyjny przy wjeździe do Dogtown. Namierzysz netrunnerów, kiedy będą jechać na spotkanie. No dobra. Co my tu mamy? Vi, to nasza gra o wszystkim. Wszystko jest, ale jestem z tobą, okej. Okay. Nigdzie się nie wybieram.
Okej, wszystko będzie dobrze. Wiem i pamiętaj, nie wolno, nie wahaj się, nie analizuj, tylko sobie namieszasz w głowie. Do zobaczenia wkrótce. No dobra. Musimy teraz stąd wyjść. Dotrzyj do punktu obserwacyjnego. Słuchajcie, ja sobie tu chcę zobaczyć. Zapis stan gry. Mogę sobie zapisać. To właśnie uczynię. A druga sprawa. Kryzys tożsamości. Przyjdzie się do spotkania z facetem, który zajmuje się międzynarodowym handlem bronią. W tym celu kradniemy osobowość dwójki zawodowych przestępców, którzy specjalizują się w zapomnianych tajemnicach cyberprzestrzeni. A ciebie wybrano, żebyś przeprowadził tę akcję. On zamknięty w bagażniku samochodu, fajnie. Aha, czy ja będę w bagażniku? Coś więcej się dowiedziałem. Przy okazji, czy ja tu coś mam jeszcze do wykonania? Tak, mam. Oczywiście tu musimy sobie jeden punkt dodać. Jeszcze dwa mi punkty brakuje, plus do odblokowania tego. Czekajcie, to jeszcze bliżej. A, to staw. No dobra. Nie wiem, czy w odpowiednim momencie to wszystko robię. A? Tędy ja się dostanę w ogóle? Czy ja sobie tak wymyśliłem trasę? Chyba sobie wymyśliłem tę trasę. W sumie tu chyba tędy trzeba iść. O Jezu. Chyba to jest wejście stąd i stąd. Trzeba się tu wdrapać. Możesz... I do licha jasnego. Serio, nie umiesz skoczyć. Poczekaj. No dobra, poczekamy. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Hrid. Jakiś czas później. Teraz będę potrzebować potwierdzenia kontaktu. Użyj skanera na pojazdach w okolicy. Jeden z nich to będą oni. Ani śladu celu. Widzę konwój ludzi Hansena, ale netranerzy raczej nie jeżdżą pod eskortą. Czekam dalej. Obstawiam, że to posiłki, które jadą na stadion. Jeszcze ich nie ma. Pewnie będzie ostatni samochód. Nie widzę tego samochodu. A co by się wydarzyło? Rozwalony Cortez zatarasował drogę. Robi się korek. A to na pewno nie oni. Wybraliby lepszy wóz. Szukamy dalej. Para motocyklistów. Nie sądzę, żeby cele nagle zmieniły środek transportu. No, to nie w ich stylu. Kontynuujemy.
Prowokatorzy i wtyki MUSA są między wami. Miejcie oczy szeroko otwarte. Raportujcie każdą podejrzaną aktywność. Widzę ich. Potwierdzam, obydwoje są w środku. Masz sygnał? Mam. Już na mnie zniknął z radaru. Dobra robota. Mają jeszcze trochę czasu. Zapewne staną gdzieś po drodze. Zaparkowali. Opuścili pojazd. Idą w kierunku klubu. Vi, możesz przechwycić samochód. Zaczynaj. Zaczynamy. Mhm. 100 metrów. Nie wiem, czy mam jakiś tu czas ograniczony, czy też nie. Dobra. Co tu jest? Panam. Hej, Vi, jak żyjesz? Żyłbym lepiej, gdybyś częściej się odzywała. Dobra, już tak nie będziemy jej... Ten, jak pączek w maśle. Czyli jesteś słodki jak zawsze. Co ty na to, żebym cię odwiedziła? Co ja na to? Widzimy się w Dogtown. No pewnie, wpadaj do megabloku, czyli wolę tam niż tu. Z megabloku są najlepsze widoki. Do zobaczenia. Okej. To jest na dole gdzieś? Tak, to jest na dole. Jeszcze niżej. Aha, dobra, tutaj jest. To lecimy. Mam ciekaw jestem, czy to coś się nie wydarzy. Aha, Reed dzwoni. Jesteś na miejscu. To ten. Swoją drogą, fajna fura. Ty nie podziwiaj, tylko działaj. Na razie idzie gładko. Kuźwa. Do bagażnika. Mam wizję z kamer. Świetnie. Na wszelki wypadek sprawdź, czy wszystko działa. 1-3 to zmiana kamer. Okej. Okay. Co tu mamy? Skalowanie, tabulator. Skanowanie znaczy się. Okej. Okay. Przybliżanie, zdalanie, no teraz wiadomo, że nie będzie działać. Niby wszystko okej, okay, ale daj mi chwilę. Co robisz? Poprawię ten lot. Da się to zrobić lepiej. Poprawiaj. Tylko uważaj. No. 1C, BD, 1C. 1C, BD, 1C, tak. Dobra, próbujemy. No i już. No, nieźle. Teraz czekamy. Klienci na miejscu. Zaraz będą wsiadać. Przygotuj się do obsługi. Hansen. Może się z nim umówię? Widziałeś, jak się na mnie gapił w Black Sapphire? Przyjąć go tutaj samochodem, aha. Ale może to tylko kac. Kurwa, nie wiem.
Na Kacu zawsze mam dziwne pomysły. Tak. A tak poważnie, to co o nim myślisz? Dobra. Przejmuj kontrolę. Chwila. Chcę posłuchać. Myślę, że pod nim się teraz pali dupa. Po tym, jak zestrzelił ten samolot. O! Ta nagle stała się ryzykowna. Ale kasa jest dobra. Robimy to i znikamy. Ja pierdolę. Ale mam Kaca. Ja pierdolę. Akurat dzisiaj, co? Mówiłem ci, żebyś nie otwierała kolejnej butelki. I słyszymy się. Nie przeszkadzaj. A ty? Jak go czytasz? Widziałem, jak podszedł do komendanta policji i poklepał go po policzku. Jak szczeniaka. A tamten nic nie zrobił. Hansen to twardy skurwiel. Będą chcieli go zabić. Ale może przeżyje. To prawda. Podoba mi się. Na raz do łóżka. Może dwa. Wi, czas ucieka. Jeszcze chwilę. Zmieniając temat, ten martwy facet, Slider. Ogarnęłaś to? Tak. Okradał wszystkich wokół. Swój gang, Hansena i paru losowych frajerów. Zebrał trochę kasy. Zrzucę ci potem plik, który trzymam na rozszerzonej pamięci. Teraz. Szukaj pod ślepiec. Ktoś przejął kontrolę nad samochodem. Ej, Merrick, odpal alarm. Potrzebujemy pomocy. Zamierzam wektor ataku. Tak, chwilę. Gotowe. Dalej. Próbuję odzyskać kontrolę. Tych terenów to ja nie znałem. Dobra. Ła. Aha. Raportu. Co się tam dzieje? Bronią się. I są dobrze. No jasna cholera. Mogę się przebić. Atak! Kolejny atak! Dobra, lecimy dalej. Ale trasa. Jesteśmy odcięci. Jazda. Kurwa! Co? Dobra. Co jest kurwa? Nie! Okej. Wow. Możesz, ja pierdolę. Cele unieszkodliwione. Dobra, robotowi. Mamy dla was przygotowane przebrania, ale musisz jeszcze zgrać kody dostępu. Aurora powinna je mieć u siebie. Czekajcie. Na pewno to ona ma kody dostępu. Na pewno. Jej brat zgrywa pamięć do banku danych. Kiedyś go z tej pamięci okradli. Nie ryzykowaliby, że stracą kody. Czuję się, jakbym robił coś bardzo niewłaściwego. Serio? Rozumiem, że nigdy nie zabrałeś broni z ciała przeciwnika. Ciekawe, co w tym pliku jest. Chciałem podjąć występu. Dobra, mam wszystko. Spadek po Sliderze. Okay.
moment, gdzie on tu mam iść? To już pranie. A, dobra, to chodzi o to, tak? No to chyba... A co czekać? To już ubranie netrunnera. A, dobra. Czekajcie. Gdzie to się robiło, postać? Dwa punkty dostępne. To na razie nie będę tego wykorzystywał. Gdzie to było? Gdzie to było? Ekwipunek, a tak? Strój. To ma być netrunner. Okej. No, całkiem wyglądamy. Wsiadać do samochodu. Ja prowadzę. A Reed będzie co? Tutaj gdzieś. O. Już to zrobiła. I jeszcze imprint behawioralny. Co takiego? Już? Czekaj, mój głos. Niezły. Nie wierzę. Nie do poznania. Przerażające. No nie? Wypróbujmy to. Przedstaw się. To musi być coś więcej niż wygląd i głos. Zmienia też zachowanie. Więc zapewne dotyka gospodarki hormonalnej. Człowiek to biochemia mózgu. Zgadza się. Odkręca cię. No dobra. Spróbujmy. Eimerick Cassel. I tyle? Aha, tyle. Dobrze. Brzmi jak on. Na początku jest dziwnie. Zaraz się przyzwyczaisz. Daj sobie chwilę i ruszamy. Klient czeka. Alex, posłuchaj. To nasza ostatnia wspólna akcja. Nie zapomniałem o naszej umowie. Mam potwierdzenie od Myers. Misja dyplomatyczna. Emerytura. Bezterminowo. Dzięki, Reed. Denerwujesz się przed akcją? Chyba tak. Ale? Bo słyszę jakieś ale. Głupio. Tak to nazwać. Brakowało mi tego. Gotowa? Kurwa, pewnie. O kurde. Widzę, że sprzęgasz się z Techem. Już mówisz jak on. Okej. Do roboty. Widzimy się na stadionie. Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale będzie gruba akcja. Jest tożsamości, zadanie ukończone. Aha, do tyłu mam wyjechać. Dzień próby. Okej. Nazywasz się Eimerick Cassel. Sprzedam ci mój sposób na to, żeby wczuć się w kogoś innego. Zadaj sobie 3 pytania. Czego się boi? Czego pragnie? Jaki jest jego największy sekret? Jedź na stadion, dobra. Teraz tak. Masz? To teraz nie mów mi. Pamiętaj o tym i po prostu bądź nim. Teraz tak, czy ja jestem w stanie cały czas zapisywać stan gry? Mogę. Jak najbardziej, więc ja to zrobię. Jak dobrze mi się wydaje, to misja Dzień Próby jest to misja, w której będziemy wybierać, po której stronie się obstawiamy. Za którą stroną jesteśmy w sumie? Czy pomożemy Reedowi, czy też Songbird? Jako, że troszeczkę się przygotowałem i zostałem też poinformowany co i jak, to
bym chciał zrobić obie wersje tego zadania, żeby przedstawić wam, jak to będzie wyglądać, jednocześnie wybrać tylko jedną docelową, która pozwoli mi mieć kolejne wyjście na finale. To bandyta. Taki, który wymknął się spod kontroli. Tak. Komu? Myers. Militechowi. Władzą Night City. Ale za bardzo się wahasz. Emerick rzadko się zastanawia. Zdania twierdzące, mocne, definitywne. Kurde, ten samochód jest taki nie... Nie trzyma się jest jednak. Tamten to jedzie za mną jak... To mam niestety stałą prędkość. Zaczynamy chyba przygodę. Jesteśmy. Jama Smoka. Będę chciał zapisać jeszcze raz stan gry. Obsługa według planu. Do usłyszenia. Bo podejrzewam, że później nie będę mógł w ogóle zapisywać. To też... Już tej trasy tutaj nie pokonywać. Zatrzymaj samochód. Zostaniecie sprawdzeni. Jest okej. Wyjeżdżajcie. Zaparkuj. Dobra, jak zaparkuję, to będę już zapisywać. Parkuj tutaj. Dobra, zaparkujemy tyłem. Zanim wejdziemy, pamiętaj. To on chce czegoś od nas, a nie my od niego. Kody dostępu do mainframe'u. Przyszliśmy je tutaj sprzedać. Trzymaj się faktów. Pamiętaj. Jesteśmy w roli. Aby wyświetlić istotne informacje na temat Netrunnera, pod którego się podszywasz, naciśnij V. Okej. Hansen na nas czeka. Dobra, zaraz. Zatrudniony w tym, traktuje swoje ciało jak świątynię, kolejne świątynie i tak dalej. Dobra. Powodzenia, Aurora. Dobra, ja teraz tutaj sobie wezmę jeszcze raz. Zapisujemy. O, czyli będzie 7, dobra, super. Jak będzie możliwość, no bo w razie czego i później się zapiszę. Podążaj za Alex. Chyba ten po lewej mi się tutaj wyświetla. Wszyscy podwojeni. Wyobrażasz sobie? Hansen się spiął. Murphy się spiął. No i zaraz będziemy musieli się spiąć. Ta strefa jest strzeżona. To świetnie, bo mamy spotkanie z Hansenem. Już, już. Sekundę. Dotarliście, dobrze. Nie poznaliśmy się wcześniej, jestem Murphy. Więc to jest ten wasz stadion. Dokładnie. Kiedyś IBMP trochę, a dzisiaj miejsce, gdzie ubijasz najlepszy interes. Jakież to niezwykle amerykańskie. Hansen już jest? Jest. Czeka. Świetnie.
tędy? Chociaż chciałem to wiadomość przeczytać, co od niej wziąłem. Murphy, coś mi to mówi. Wydaje mi się, że się znamy. Nie przypominam sobie. Jesteś pewny? Nie bywałeś w burdelach w Paryżu? Co? W chuja tnę, Murphy. Jesteś w porządku. Tutaj. Wysiadamy. Dobra. Będziecie dzisiaj pod obserwacją, bo wiecie. Hansen dostał cynk, że polują na niego jakieś koty z FIA. Aha. Czyżby? Koty. Spokojnie, sytuacja jest pod kontrolą, ale kazał sprawdzać wszystkich. Bez wyjątku. Cały stadion jest obstawiony przez naszych ludzi. Mamy też ciągły skan z dronów. Broń możecie zostawić tutaj. Co mam zostawić tu broń? Odłóż broń. Ajajaj. A teraz skan tożsamości. Bo wiecie, żartujemy sobie razem, lubimy się, robimy interesy, ale... Przede wszystkim robimy tutaj interesy. No i? Proszę. Centrum naszego małego królestwa. Wyjaśnij mi, proszę, na czym dokładnie polega wasza operacja? Handel bronią. Chcesz wywołać wojnę? Przejąć władzę w jakimś kraju? Nie zadajemy pytań. To wszystko z Night City? A gdzie? Mamy szerokie kontakty na całym świecie. Lagos, Bałkany, Australia, Japonia. A ten tu? To prawda. Jestem na miejscu. Przygotowuję drogę ucieczki. Nie spieszcie się. Potrzebuję minimum kilkunastu minut. No, zapraszam. Nie dało się tego zrobić wcześniej. Połapaliby się. I... Eymerich. Wiem, że nie muszę tego mówić, ale nie wychodź z roli. Powodzenia. Chodźmy dalej. Mój brat. Taki jest. Mało mówi. No, zauważyłem. Czasami straszliwie mnie to wkurwia. Ciebie nie? Krótko się znamy. Dyplomata. Tamta maszyna, która była widoczna, to mi się trochę nie podoba, a wtedy z Myers mieliśmy okazję zobaczyć w akcji. Aha, jest i ten. Jegomość. No i są. Songbird potrzebuje jeszcze chwili, żeby rozbroić tę maszynkę. Mamy czas, żeby pogadać. Nic nie widzę. Okej. Nie śpieszy się nam. Wierzę. Słyszałem, że w ogóle jesteś człowiekiem, który rzadko kiedy się spieszy. Nie lubię marnować czasu i energii na mało znaczące kwestie. Słyszałem. Dlatego pozbywasz się wspomnień i przechowujesz je w bankach danych. To kwestia pewnej higieny. Duchowej ekonomii. Trzeba sobie odpowiedzieć na pewne pytania. Wierzysz w Boga, pułkowniku Hansen? Którego? Euro, dolara, władzę. A może po prostu w Chrystusa? Nie, raczej nie. Szkoda czasu. Rozumiem. Doskonale. Zobaczymy, czy koniec końców dobrze na tym wyjdziesz. Zmieniając temat... Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, Black Sapphire.
Słyszałem, że szły gry o całkiem spore stawki. Mam nadzieję, że dobrze wam poszło. Na koniec nieoczekiwanie wszystko przegraliśmy. Zabawne, że mówisz o tym tak, jakby to nie był problem. No tak, bo to nie jest problem. Co tu dużo mówić? Lubię pieniądze, ale nie rządzą moim życiem. Wielkie umysły myślą podobnie. Już wiem, dlaczego robimy razem interesy. Black Sapphire to moja duma. Długo pracowałem na to, by pojawiali się w nim kluczowi ludzie z Night City. Wasza operacja na stadionie też robi wrażenie. Chyba nawet większe niż impreza w Black Sapphire. No, jedno nie działa bez drugiego. Żeby zarabiać miliardy euro-dolarów na handlu bronią, trzeba płacić miliony ludziom zajmującym wysokie stanowiska. Możesz więc nazwać stadion częścią operacji Night City. Swoją drogą, dawno chyba nie byliście w Night City. Od czasów Sinosure. To prawda, ale jakiś czas temu prawie tu przylecieliśmy na chwilę. Eymerich miał tu do załatwienia interes. Mój brat kolekcjonuje samochody. Zawsze mu mówię, że to przepięknie pretensjonalne. Ciekawe, jakiż to model ściągnął cię z powrotem z Europy? Kurde. Co ja mam tu mu odpowiedzieć? No, słucham. Rayfield Arondite. Oczywiście z drugiej ręki. I nie za kwotę z salonu. Ciekawe. Bo pierwszy raz usłyszałem o was właśnie przy temacie kupna używanego samochodu. I wcale nie chodziło o Rayfielda. Zbieram różne samochody. Ciężko pracujesz. To dużo wydajesz. Świetnie to rozumiem. Chociaż wydajemy na inne rzeczy. Wojna to drogie hobby, pułkowniku. No, jest wódeczka. Częstujcie się. No pewnie przed robotą nie pijecie, ale chociaż jednego, symbolicznie. Kurde. Kurwa, lepiej bym tego nie ujęła. Symbolicznie. To mało amerykańskie, wiem. Nauczyli mnie tego moi przyjaciele z Syberii. Za to starzy znajomi z nowych stanów chyba za tobą nie przepadają, co? Podobno federalni wciąż węszą wokół ciebie. Mamy skomplikowaną relację. Kiedy wstydzą się pod czymś podpisać, to robią cichy przelew. A ja dokonuję tego, co potem nazywają zamachem terrorystycznym. Więc niby wężą, ale jednak regularnie dzwonią. I dzwonić będą, nawet jak zmieni się prezydentka. Żebym potem nie zapomniał, moi przyjaciele z La Santé przysyłają pozdrowienia. Blok C. Twoi przyjaciele chyba z kimś mnie pomylili. Czyżby? Spędziłaś w tym więzieniu 2 lata pod zmienionym nazwiskiem. Zgadza się. I w skrzydle VIP. Blokce nawet nie wie, kto tam siedzi. Wybacz. Musiałem się pomylić. Pułkowniku, czy mógłbym zobaczyć ten nóż? Proszę. To jakucki nóż do polowań. Bywałem kiedyś na Filipinach. To wyostrza wzrok, jeśli chodzi o noże. Rzadka rzecz. Interesująca. Rozpytywałem o was trochę. Podobno pracowałeś dla Petrochemu 3 lata temu. Korporacje rzadko wypuszczają ludzi o waszych umiejętnościach. Jak udało ci się zerwać kontrakt? Świat korporacji to świat rządzony przez pieniądz. Wystarczy zapłacić. Wygodna odpowiedź. Tak pasująca do wszystkiego, że zapewne kurwa nieprawdziwa.
Zwłaszcza, że dotyczy okresu, z którego podobno nie pamiętasz ani godziny. Masz rację. Skradziono moje wspomnienia. Ja wiem, że to nieintuicyjne, ale nie pamiętam 2 lat życia i nie wiem, co wtedy robiłem. Za to ty wydajesz się wiedzieć o mnie więcej niż ja sam. O, so mi. Matryca neuralna przygotowana. Możemy zaczynać. W porządku. Według umowy, jedno z was zostaje ze mną. Drugie podaje kody dostępu. To ja zostaję. Kurda. Do dzieła. Oczywiście. Tak jak się umawialiśmy. Kasa jeszcze dzisiaj. Konkrety i pieniądze. 2 z 3 rzeczy, kiedy czekaliście, zrobiłam wstępną diagnostykę. Mainframe jest przygotowany. Mamy go podpiętego do systemu. Hansen stworzył tu laboratorium specjalne na tę okazję. 10 milionów eurodolarów, żeby zrobić jedną akcję. Taki ma styl. Teraz tak, o której się w ogóle bijemy. Po tym, jak zdobędziemy matrycę, mam przygotowany plan. Wywołam chaos na stadionie. Systemy obronne zaatakują strażników. Skorzystamy z tego i uciekniemy. Przez to zginie bardzo wielu ludzi. Oni zginą, my przeżyjemy. Stworzyłam mu alternatywne środowisko. Mainframe działa jak umrze. Zaraz będzie gotowy na podanie komendy. Za 2 minuty rozpęta się piekło. Hansen pada martwy, my uciekamy. Odetnę dojście do tego pomieszczenia. Alex i Reed nie będą ryzykować i uciekną wcześniej przygotowaną trasą. Proszę. Oto i nasze cacko. Dla nas też mam wszystko przygotowane. Sprawdziłam plany budynku. Wiem, którędy uciekać. Kurde. Zaczynamy. Podłącz się do tego, dobra. Zapis stan gry. No dobra, to cóż. Teraz już nie ma odwrotu. Nie ma. Jesteśmy w tym razem. Do roboty. Pytamy, co się spierdoli. Jak połączenie? 1000 po przecinku. Musi wystarczyć. Dobrze. Wchodzimy. Przygotowuję mainframe. Hansen coś podejrzewał, ale się nie zorientował. Zaraz będzie po nim. A, bo on wstał. Widzę. Odpowiada. Uważaj, zaraz go otwieramy. Ja dziękuję ci. Dziękuję, że jesteś. Jeszcze tylko trochę. Gotowa. Możesz wprowadzać kody dostępu. Aha. Dobra, i teraz jesteśmy tu. Okej, super. To teraz tak. Czy ja jestem tu w stanie teraz zapisać? Nie mogę. Dobrze, że zrobiłem wcześniej. Będziemy robić jedną ścieżkę i drugą ścieżkę. I najpierw zrobimy ścieżkę Sogbert, a następnie ścieżkę Rida. Taki mam przynajmniej plan. Ten prawidłowy, który da nam dodatkowe zakończenie, to jest ścieżka Rida, więc zobaczmy. Najpierw wybieram to. Podłącz się. Spokojnie, Sami. Jeszcze tylko chwila. Mam nadzieję, że będzie wszystko okej. Mhm.
jest matryca. Hansen, mamy problem. Nie. Tym na dole się zajmę. Naprawdę myślałeś, że to się uda? Sonji. Ty. Nie wiesz, co robisz. Bardzo dobrze wiem. Robię, co trzeba, żeby przeżyć. Co ja wybrałem tam w ogóle? Co? Ty właśnie zabiłaś Alex. Nie wiem. Ty to zrobiłeś. To wszystko twoja wina. Mam wrażenie, że ja nie do końca dobrze zrozumiałem, co tam było napisane. I nie to ścieżkę myślałem, że wybieram. Ja pierdolę. Czuję się, jakby ktoś mi spuścił naprawdę potężny wpierdol. Chodźmy na dół, forsować. Mało powiedziane. To było, jak w jednej sychucie rozpadł się na milion kawałków. I złożył z powrotem w całość. Ona właśnie oszalała. Moja głowa. Bi, odezwij się. Sombart próbowała się bronić. Sięgnęła za Blechło. Kurwa mać. Co się stało? Pochłonął ją. Alex nie żyje. Alex. O ty kurwa! Uciekaj stamtąd, nie ma czasu. No uciekam. Staram się. Nie zapomnij wziąć z powrotem sprzętu. Winda nie działa. Przejdź przez część handlową. Spotkamy się po drugiej stronie. To, tylko ja pytanie, gdzie to kuźwa jest? Weź wszystko. Ucieknij z zabezpieczonej strefy? No dobra, no to tu jestem. Gin, szmato! Źle to wygląda. Bardzo źle. Uwaga, doktorze! Szukamy
Dobra. Dobra, lecimy. Broni nie mogę w ogóle zmienić, z tego co ja to widzę. Gdzie mam tu kurwa najść? Tędy. Wow, 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 wow. Musisz uciekać szybko. Lecę, lecę. Jedyna. Mam się czym leczyć nawet. Ktoś zaszedł tak daleko? Nie mam czasu, żeby zbierać cokolwiek po nich. Poszukaj Hansena i jego żołnierzy. Dobra, ja mogę tu broń zmienić i gówno mogę. Cholera jasna, no. Żebym ja nie mógł broni zmieniać. Zapłacisz. Ja to muszę dostać. Gdzie on w ogóle jest, kurwa? Gdzie on jest? Bo albo nie wiem, gdzie on jest. Chcę tylko, żebyś zdechł. Ja się na tacy nie podam. Majers, przyślę swoich komandosów. To może wezmę ją na poważnie. Na razie się zawiodłem. Czyż ty. Zwarcie. To bez tego się nie obejdzie. Wo, 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 wo. I zwarcie. Wa 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 wa. Teraz zobaczcie. Oj, oj, oj. Damy radę? Kurwa, nie dałem rady? Ja pierdolę. Nie żyję. Czytaj ostatni punkt kontrolny. Kurde, tak mało brakowało, no. Ja pierdzielę. A, no dobra, próbujemy.
Gdzie mam tu pies? Że ja się tutaj nie więcej zupełnie. Tu. Ktoś zaszedł tak daleko? Ja nie traktuję ludzi jak zasobów. Zapłacisz. Holender. Co jest grane? Broń mi się zacięła. Strzela jak mi. Czekaj, takie rzeczy nie miałem. Chcę tylko, żebyś zdechł. Dobra, mamy 71% jego życia. Właśnie to jest... jest w stanie położyć, tak. Niestety. Kurde, ja jednej rzeczy tu muszę w ten... Te cholerne... wczytaj punkt kontrolny. Dobra, zobaczymy. Ktoś zaszedł tak daleko? Gdzie on kurwa jest? Dobra, nie jest wcale tak źle. Lepszy od ciebie z nim do piachu. Czas dołączyć do koleżanki. Wiedziałeś,
Ty już jest martwa, jak tylko zszedłeś na dół, co? A może jeszcze za nim tu weszliście? Ja nie traktuję ludzi jak zasobów. Zapłacisz. Nie wiem, co tutaj za bardzo trzeba robić, no. Nie mam granatów w sumie. Jesteś nowym pupilkiem, Myers? Chcę tylko, żebyś zdechł. Ja się na tacy nie podam. Myers, przyślę swoich komandosów. To może wezmę ją na poważnie. Kurwa mać, no ja nie wiem. Jakie sposoby go pokonać? To będę miał jako broń? Granatów nie mam, cały czas. A granat by mi tu pomógł. Kurde, no i co? Wytwarzałem i gówno. Postać. Cały czas to mam. Aha, okej, okay, super. Co to było? Było to na pewno tu. To. Panowaniu to było? Kurde, gdzie to było? Ciała. Też nie. Tu? Nie wiem, czy tamto nie musi być. Będzie. Tu byśmy trzeba było to zrobić. Dwa punkty. A, no to nie zrobimy. To są wszystko trzy punkty. Też nie, tu jest jeden. Jest jeden. 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 Aha, czekajcie. To w sumie byśmy mogli... Jeden ładunek to nie. Wpływa na ostrze modliszki, tak? I sto skoków wykonany przy użyciu. Dobra, weźmy to. To mi jeden. Właśnie te monostruny czy coś, ja nie wiem jak tego, z tego korzystać. A? Tak? A, jeszcze jedna rzecz. Ekwipunek. Pistolet maszynowy. To zmieniamy na... To nie, to nie jest. To. Aha, dobra. Spróbujemy to. To jest raz.
A, też jeszcze co innego wybrałem. Okej. Teraz tak. Jestem w stanie to zapisać? Jestem w stanie to zapisać. tylko jeszcze jedna rzecz. Kierunek wszczepy. Gdzie tam odbiszka jest? To jest to? Ramiona. Dobra, kupujemy. Zaszedł tak daleko? Najważniejsze, że nikt nie doszedł do końca. Traktuję ludzi jak zasobu. Zapłacisz. Zapłacisz mi za wszystko! Znacznie wolno się mi to odnawia. Bardzo wolno, ten bym rzekł. A ja tu nie mam kurwa nawet się gdzie ukryć. Zwarcie. Chcę tylko, żebyś zdechł. Że mi obrażenia zadaje. Właśnie to wolno działa. Tik, postać. Kwipunek. To nie jest dobra broń. Żeby to było lepsze. 23 momencie.
Dobra, jest Mary. No, 119 zażegło. Nie wiem pojęcia, jak tutaj się bronić. Tutaj właśnie podcina. Zaraz. Nie to. Szok dźwiękowy. To. Tak, chyba mogę tylko się. Nie wiem, jak ja mam to zrobić. Nie wiem, czy to się uda, ale spróbujmy. Dobra, tu. Ja chcę tutaj tylko pójść. Niedostępne. A, jednak. Momencik, czyli ja muszę tu się po prostu jeszcze raz. Ekwipunek. Nie ta broń. Pierdolę, która to była, cały czas się mylę. Co, że żyje 22, tamta była lepsze. To gdzieś też nie jest. Też nie. Mamy granaty, a to jest wstrzep. Zdolność techniczna. Stroju nie możemy zmienić. Zobaczcie, daje.
czegoś go pokonać do chuja jasnego. A właśnie, a jeszcze jedna rzecz. Szczepy, czy to? Gdzie tu jest TT? System operacyjny. Menu haku. A no właśnie. Krystal optyki, szok dźwiękowy, interfejsu, wsparcie. Wyzwanie wsparcia. Ale nie synaps. Daje ciężkie wrażenie za każdy atakujący bóg pamięci. 300. Zwarcie. Racja pierwsza. Czemu ja tego... Dobra. Racja pierwsza. Planie na wzis. Coś. Dobra. Próbujemy w tym układzie coś w tym stylu. Zapisz. Też nie jest ta broń. Holender jasny. Ekwipunek. Biała. Gdzie to jest ta broń? Gdzie? Stole. I wysokość. Ktoś zaszedł tak daleko? Najważniejsze, że nikt nie doszedł do końca. O, ten co tutaj chyba robi?
jakie to mi tutaj daje. Zwarcie na 9 teraz jest. Ja nie traktuję ludzi jak zasobów. Zapłacisz. Zobaczmy. 1%, tamto miało 4%. Chcę tylko, żebyś zdechł. Ja się na tacy nie podam. Na razie się zadam. Jeszcze mało. Jest łatwo. No nic, muszę tak uciekać tylko. Restart optyki z
sygnał przywołania. Mi trochę zabierze. Dwa. Ile mamy? 18. A kurde. A spróbujmy te najmniejsze. Możemy się... Właśnie, takiego kontaktu. Restart. Kurde, klawisze pieprzone. No, ruszajże się. No, ruszajże się. Polia jasnego. Ła. No, uciekasz. Leci od ciebie spodnia. Jest. Czekaj, kurwa, jak to jest? Ła. Ino ma 48, bardzo długo to będzie mi szło. Ła. Nie wiem, czy dam radę właśnie w tym sęk. Wow. No lecisz, kurwa mać. Aż 15, rany boka. Ach. No, tylko mi tutaj nie gin. Cholera jasna. Ach, dorwał mnie skurwiel jebany. Co musimy zrobić? Mamy 30% jeszcze jego. No, uciekaj. Czy ja jestem w stanie coś... Życie muszę sobie naładować.
wsparcie 9, restart optyki nie. Ja chyba tylko tym będę musiał walczyć, bo inaczej to ja niczym więcej nie dam rady. Ile ma? 27. To jest najbardziej chyba optymalne. Był w miarę, chociaż zaraz mnie pewnie dorwie. Teraz tak. Ile mam? Mam 13, a potrzebuję, to jeszcze 3 potrzebuję. Odwróć uwagę, jakie uwagę? Ja potrzebuję może to, zrobimy. Restart optyki. Czy to da? I coś. Wiecie co, nie. Wolimy tak jeszcze polatać. Lepszy od ciebie szli do piachu. Dobra, ile tu mamy? Jest. Kurwa, tu. Ła, 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 ła. 24. No ja inaczej go nie pokonam. Jak tylko w ten sposób. Bieganiem. I uciekaniem. Aha, granaty. Mi się skończyły. A ile tu mamy? Dobra, jeszcze trochę. Zostaliśmy sami. No co ty nie powiesz, Mądralo? Wreszcie tu trochę brakuje. 24%. Widzimy, co bierze. 3% mu zabiera. Aaaa! Kurwa, uciekaj, chłopie. Ma co? A? No leć! Cholero, jasna ty. Broń będzie mu się chciał trzymać przed ten. Że chociaż jest tu gdzie latać. Lecz się od ciebie, szli do piachu. Nie wiem, co on tam jakieś urojenia widzę ma. 16, tak? Czyli potrzebuję jeszcze 4. Dobrze, chociaż na tej minimapce go widać. Bo inaczej to byłaby tragedia. Hmm.
takie bieganie w kółeczko. Teraz trzeba tam dalej gdzieś polecieć. Da radę teraz? Da radę. Dobra. A czemu nic nie dało? 21 cały czas ma. A nie, 18, sorry. 3 razy 8. To jeszcze tyle razy. W sumie mogę do niego strzelać, jak on tak nie wiadomo do kogo walczy. Ale dobra, to jest jakiś tam plus dla mnie. Chcąc, nie chcąc. Się też dość szybko porusza. Wiadomo, to jest boss, więc to nie jest łatwy przeciwnik. Dobra, i lecimy. O, la 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 la! Leć, kurwa, leć! Trochę mnie zaskoczył, nie ukrywam. Wo. Kurwa, zaskoczył mnie trochę. Gdzie ja mam uciekać? Muszę go... Może teraz tutaj pójdziemy. Dobra, mamy to. Ło, a czym on teraz zaczął rzucać? Ja pierdolę. Mamy 8%. Czymś zaczął we mnie rzucać, jak słowo daje. A ja nie wiem czym. Dobra. Tu mamy? Nie to. Jeszcze trochę. Dobra, niech pan... Kurwa mać, no. Co za skurwiel jebany. Jeszcze trochę. Dobra, mi się trochę życie odrodzi. I przy okazji też... Tamto. Dobra. Pędz. 7% miał. 4% ma. Jestem już tak bardzo bliziutko. Dobra. Ja na razie nic nie robię. Bo w ten sposób ja jestem w stanie coś tam zadziałać i wygrać to w końcu. 1% zostanie mi. Ha. Chyba tam się strzał w głowę. Dobra. O! Czyżby? Udało się? Władca doktor. Kurwa.
Zajebiście! Dziękuję. Udało się! To za Alex. O kurwa, ale to było długie! Ja pierdolę. Akcja była niezła. Co my tu mamy? Zawartość. Nóż. Komponenty do wytwarzania przedmiotów. Co tu jest? To jest A czy to jest O? A. To jest Balt. Balt Eagle. Ursus. Odyniec. I drzazga z danymi o zabezpieczeniach stadionu. No dobra. Ucieknij z bazaru. Jakkolwiek to brzmi. Dobra. Ja teraz tak. To. Musimy iść tu. Korytarzem w lewo. Uważaj, wyjdziesz na otwartą przestrzeń. Winda po prawej. Jesteś prawie na miejscu. Okej. Okay. Zjedź windą do garażu. Okej. Jeżeli w tym drugim zakończeniu też będzie trzeba z nim walczyć, to pozwolicie, że ja po prostu to pominę niejako. Ja chcę tylko pokazać, jak to by wyglądało. Chociaż też kusi mnie, kurde, co to jest dalej. O! To można wyłączyć? Wezwanie wsparcia, wypalanie to nie. Restart. Dobra, weźmy to. Wystarczyło. Wykrycie włamu do sieci. Dobra. Wow. Nie ma co tutaj czekać i się bawić. Trzymaj się. Ja pierdolę. Dobrze. To podsumujmy. Alex nie żyje. Songbird uciekła i nie wiemy, czy jest sobą, czy opętały ją oszalałe sztuczne inteligencje. Kurwa. Znajdziemy ją. Nie da się zgubić cyberpsycholki w środku miasta. No, masz rację. Musimy ją znaleźć, to najważniejsze. Musimy gdzieś zacząć szukać. Mam nasłuch na częstotliwościach NCPD. Jeżeli dostali zgłoszenie, dowiemy się. Cel klasy Omega. Powtarzam, cel klasy Omega. Oddziały Max-Tag w drodze. Uwaga! Na miejscu jest już Max-Tag. Wycofać się! Powtarzam, wycofać się! Patrz. AV-ki Max-Tagu. Hanson wpuścił policję do doktora. Dla Max-Tagu wszyscy robią wyjątek. Kiedy chodzi o cyberpsychozę, znikają podziały. Szukają sumie. Jedziemy za nimi. To Max-Tag. Chcesz z nimi walczyć? Nie, ale musimy wiedzieć, co się dzieje. Mamy cel klasy Omega. Powtarzam, cel klasy Omega. Oddziały Max-Tag w drodze. To ona. Max-Tag na miejscu. Cel namierzony. Trzymać ogień. Dzieje się coś dziwnego. Cel leży na ziemi. Wygląda na nieprzytomną. No i co? Dalej. Cel przejęty. Została nam do zrobienia jeszcze jedna rzecz. Co mianowicie? Panie prezydentko, mam wieści. Mów. Jesteśmy chwilowo spaleni, a Songbird trafiła w ręce policji z Night City.
Nie mam jak wpłynąć na władze miasta. Musisz to naprawić, Reed. Naprawię. Dostarczę ją do Landley. I pamiętaj, ma wrócić żywa. Langley? A co, chcę jej zadać kilka pytań i pomóc wrócić do domu. Na to był czas, kiedy dało się z nią jeszcze rozmawiać. Kurwa, widziałeś, co tu się stało? Teraz jest tylko jedna droga. Musi wrócić do NUSA. Tam pomogą i Songbird, i tobie. To co dalej? Robota operacyjna. Ty wyciągasz telefon, ja wyciągam telefon i dzwonimy. Do kogo tylko się da. Znajdź Netrunnera, któremu można zaufać. Musi nam załatwić wejście do policji Night City. Mogę wziąć na siebie Netrunning. Wiem, co i jak. Obstawiam, że masz raczej doświadczenie polowe. Ale tu trzeba kogoś z fotelem, pełnym sprzęgiem i fortecami danych na rozkładzie. Reed, uda się nam. Jasne. O! No dobra, zadanie ukończone. Więc jeżeli chodzi o te zadanie, no to widzieliście, jak to jest. To jest wersja przesyłka do Los Padres, ok? To jest zadanie ukończone, tylko że opcja, gdzie po prostu byliśmy za Reedem, czyli zdradziliśmy tak na dobrą sprawę Songbird. No dobra, spróbuję przynajmniej w kolejnym odcinku pokazać wam, jak wygląda ta druga strona, czyli jakbyśmy zdradzili jednak Reeda i poszli za Songbird. Nie wiem, jak to się będzie toczyło, czy też będziemy musieli z Johansenem też taką bitwę stoczyć. Prawdopodobnie tak. No ale zobaczymy. Zobaczymy, co i jak. Mr. Hans. Co my tu jeszcze go mamy? Co to jest? Mamy dość wąskie uliczki. Takie zgodne z europejskim standardem. Przyda ci się na nie odpowiednia maszyna. Jest już gotowa do odbioru. Proszę bardzo. O! Widzę, że coraz bardziej rozkręcasz się w Ducktown. To dobrze, dzielnica sporo na tym zyskuje. Mam dla ciebie dwa nowe zlecenia. Zapomnij się w wolnej chwili. Dobrze, rzucę na to okiem i dzięki za słowa uznania. Powodzenia przy kontraktach. Dzięki, Mr. Hans. Okej. O, akurat mogę w takim obrazku was tu zostawić. Zabędą mi sekwencje opcjonalne. Dobra. Ja tu sobie od razu jeszcze tu na waszym widoku zapiszę ten stan. Mam nadzieję, że znajdę ten punkt, od którego się ten wybór zaczyna. A tymczasem, jak się podobało, to zapraszam was na kolejny odcinek. Właśnie z serii Cyberpunk. Oczywiście nie zapomnijcie o daniu łapki. W jakimś komentarzu bardzo miło by było poczytać coś. No i oczywiście subskrypcja też się przyda. I dzięki za wszystko. Na razie, hej. Can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out, but I'm about to blow it up like a volcano.
gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head, wondering.